Cześć, tu Karolina z Ona chce więcej i grupy na Facebooku Ja Kobieta. Jeśli jeszcze tam nie jesteś, jeśli mnie jeszcze nie znasz, to zapraszam Cię do mojego świata. Dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć o Twoim ciele i kontakcie z Twoim ciałem o relacji z Twoim ciałem. Um, bardzo chcemy, kobiety chcą mieć piękne ciało. Chcą być albo mm, wysportowane, albo chcą być szczuplejsze, albo chcą być grubsze, albo chcą mieć ubrania, w których ich ciało będzie wyglądało odpowiednio. Chcą być opalone bardziej, chcą mieć mniej zmarszczek, chcą nie mieć celulitu. Um, jest w naszym kobiecym ciele wiele um, takich, możemy zeznać wiele mankamentów. Nasze ciało jest totalną obfitością, jak cała kobieta, zatem również obfite potrafią być jego wyrazy. Potrafi nasze ciało się zmienia w zależności od dnia cyklu. Jeżeli jesteś bardziej już wyczulona na to, co się dzieje z Twoim ciałem podczas całego Twojego cyklu, w którym dokonuje się w ciągu jednego miesiąca zarówno śmierć, jak i narodziny, to wiesz, że czasem jest tak, że masz więcej wody, czasem jest tak, że masz więcej siły kolejnego, innego dnia, masz jej mniej, w zależności od tego, w jakim jesteś w dniu cyklu. I jeżeli jeszcze tego za bardzo nie obserwujesz albo nie wiesz, to polecam Ci, jest mnóstwo w internecie takich aplikacji, które, um, które pozwalają śledzić cały cykl i można sobie to obserwować i to, jak się czujesz podczas całego cyklu, bo ta znajomość siebie pokazuje Ci też stopień, w jakim jesteś dla siebie ważna i jak się sobą opiekujesz. I jak bardzo siebie kochasz, bo też to, na ile siebie znasz, będzie ważyło na tym, jak możesz się sobą zaopiekować, bo jak możesz zaopiekować się kimś, kogo nie znasz. I to samo również dotyczy Twojego ciała. Jak się możesz zaopiekować swoim ciałem, jeżeli nie wiesz, co jemu potrzeba, czego jemu potrzeba. Więc. Um, poznanie swojego cyklu miesięcznego jest jedną z podstawowych rzeczy, która jest do zrobienia. Um, I jest też częścią tego, jaką masz relację ze swoim ciałem. Bo okej, okay, może chciałabyś, żeby było trochę inne, ale to tak, jakbyś była z mężczyzną, który codziennie by Ci mówił, że mm, właściwie to, to, mi się w Tobie nie podoba, to mi się w Tobie nie podoba, to mi się w Tobie nie podoba. Um, jesteś za szczupła, tu Ci wystaje kość, jesteś za gruba, masz za duży celulit, masz za małe usta, masz za duże usta, masz krzywy nos, Twoje policzki są jakieś nie takie. Um, jakbyś się czuła słuchając Codziennie taki komunik takich komunikatów. Co jeśli mogłabyś się zastanowić, czy po prostu nie zaakceptować swojego ciała? Tak po prostu, z jaką energią do swojego ciała podchodzisz? Czy chcesz je ciągle naprawiać? I jesteś w swojej męskiej energii w stosunku do swojego ciała, bo ciągle wyszukujesz coś, co jest do naprawienia. Ciągle wyszukujesz coś, co jest niedoskonałe. Czy podchodzisz do swojego ciała w swojej kobiecej energii i dajesz mu przestrzeń, dajesz mu akceptację. Czy Potrafisz zaakceptować to, że na przykład nie masz siły i nie ćwiczysz, czy nie ćwiczysz, a jednak się dojeżdżasz za to, że nie ćwiczysz? Czy zastanawiasz się dlaczego jest ci trudno zająć się swoim ciałem i stwarzasz sobie warunki, lub zastanawiasz się jakie warunki możesz sobie stworzyć, żeby się tym ciałem zająć? Jeżeli podchodzimy do życia ale w tym przypadku do swojego ciała w taki sposób albo bardzo zadaniowy, albo w sposób co da znów mam do naprawienia to podchodzimy w taki bardzo męski bardzo męski energii w bardzo męski sposób. Jest cel, trzeba coś załatwić. Załatwiam, jest problem, muszę go rozwiązać. I, w, I jest traktowanie też życia i tego ciała w kategoriach problemu. A co jeśli potraktujesz się w kategoriach sprzymierzeńca? Co jeśli potraktujesz się w kategoriach przyjaciela? Co jeśli stworzysz mu warunki takie, żeby się czuło akceptowane, dobrze i ukochane? Z ciałem możesz mieć taką samą relację, jaką masz z partnerem. Z ciałem możesz mieć taką samą relację, jaką masz z przyjaciółką. Też możesz spojrzeć na relacje w swoim życiu, i te relacje w Twoim życiu pokażą Ci, jak ty generalnie relacje budujesz. I później możesz odnieść się do swojego ciała i zobaczyć, jaka jest ta relacja z Twoim ciałem. Bo relacja z Twoim ciałem jest jedną z podstawowych relacji, jaką nawiązujesz w swoim życiu. I miłość do Twojego ciała może być absolutnie bezwarunkowa, tak jak może być Twoja bez, miłość do siebie bezwarunkowa, bo miłość do siebie jest jedyną miłością. Jaka jest gwarantowana w tym życiu? Powtórzę to jeszcze raz. Miłość do siebie jest jedyną gwarantowaną w tym życiu miłością. Nikt ci nie zagwarantuje, kto jest poza tobą, kto nie jest tobą, że cię będzie kochał do końca życia. I nawet jeżeli to powie, to niekoniecznie musi być to prawda. O tym więcej mówię na w moim szkoleniu Master Woman um, jest temu poświęcony jeden cały moduł. Dokładnie jest to moduł um, siódmy albo ósmy. I tam mówię o tym właśnie, jak bardzo same dla siebie jesteśmy ważne i jak bardzo nie możemy być tak samo ważne w życiu innych ludzi. Jak jesteśmy w swoim dla siebie. I tak też wygląda relacja z Twoim ciałem. I tak też wygląda każda Twoja inna relacja. Czy podchodzisz do niej w sposób kobiecy, w sposób z miłością, akceptacją, dawaniem przestrzeni i opiekowaniem się, czy podchodzisz w sposób męski. Czyli naprawczy, czyli znów coś jest do zrobienia. O tym też mam całe szkolenie Kobieca i Męska Energia w Tobie, a, które wyjaśnia więcej, czym jest kobieca, a czym jest męska energia, bo to jest taka podstawa do tego, żeby zobaczyć, na jakich, nie, na jakich energiach to wszystko jest zbudowane, bo nasz cały świat jest zbudowany na energii męskiej i kobiecej. Tak jak ciało w stosunku do duszy jest kobiecą energią, tak ty sama możesz w stosunku do twojego ciała być swojej kobiecej lub męskiej energii. Ale to ty decydujesz, w jakiej energii do swojego ciała jesteś. To ty decydujesz, jak swoje ciało będziesz traktować. I... To dzisiaj może mogłaś sobie mówić, że nie masz wystarczającej wiedzy na jakiś temat. Ale dzisiaj masz tak naprawdę wszystkie informacje dostępne na każdy temat. I te informacje są dostępne za darmo. I wymówką tylko jest mówienie, że czegoś się nie wie. Ponieważ jest to takie trochę też odrzucanie i niezauważanie siebie. Możesz też siebie w ogóle nie zauważać, możesz też nie zauważać swojego ciała. Ono może nie być dla ciebie wystarczająco ważne. I może być to jeden spo ze sposobów traktowania go. Możesz je odrzucać, negować w jakiś sposób. Natomiast od dnia, w którym się rodzisz, do dnia, w którym dajesz ostatni oddech, Twoje ciało z Tobą jest i możesz stworzyć z Niego największego przyjaciela, a możesz stworzyć z sobie z Niego więzienie. Więzienie, w którym nie będziesz czuła się dobrze, więzienie, które będzie w jakiś sposób okaleczone, więzienie, które będzie chore, Chore ciało jest ciałem, w którym trudno jest się czuć dobrze. Ale ciało nam daje ogromnie dużo sygnałów. Z tym, że zazwyczaj daje te sygnały, że coś się dzieje, kiedy właśnie jakaś część nas została niezaopiekowana, niezauważona, nieprzetransformowana. Przez ciało również bardzo, bardzo dużo transformujemy. Bo właśnie decydując się, że wejdziemy w to ciało, postanowiłyśmy coś przetransformować, przetransformować energię, z jaką w nie weszłyśmy. A wchodząc w ciało jako kobieta, masz dużo do przetransformowania. I to może być naprawdę zabawa. To może być czas, który spędzisz w swoim ciele, który będzie najlepszym czasem. I możesz go doświadczać w cudowny sposób. Możesz się cudownie bawić, bo nasze ciało służy nam do przyjemności i do tego, żeby było nam w nim dobrze. Żeby było nam z nim dobrze. Żebyśmy z niego czerpały jak najwięcej. Żebyśmy mogły z nim być jak z najlepszym przyjacielem. Możemy tańczyć dzięki naszemu ciału. Możemy doświadczać dotyku dzięki naszemu ciału. Możemy czuć wodę dzięki naszemu ciału. Możemy czuć dotyk kogoś, kogo bardzo kochamy dzięki naszemu ciału. Możemy czuć zapach dzięki naszemu ciału. Możemy czuć dreszcz emocji dzięki naszemu ciału. Ciało może ci doświadczyć najwspanialszych najwspanialszych wrażeń w tym życiu. Najwspanialszych. I dlatego tak warto o to ciało zabrać, zadbać i dlatego tak warto o relację z ciałem zabrać, zadbać. Chciałabym cię zachęcić do tego, żebyś wzięła dzisiaj długi prysznic albo długą kąpiel. I mocno rozgrzała swoje ciało. Możesz później zakończyć to wszystko zimnym prysznicem, które jeszcze da Ci jeszcze więcej doznań w ciele, a później wziąć olej, jakiś olej, który masz w domu, może to być olej kokosowy, rozpuścić go i nałożyć na takie jeszcze ciepłe, suche już po kąpieli ciało. Bądź po prysznicu. I dotykając każdej powierzchni, każdej części swojego ciała, mówić ci jej jakiś komplement. Od najmniejszego palca u stopy, poczubek głowy, możesz olejować swoje ciało, nakładać na nie olej. Możesz do tego oleju dodać jakieś oleje kateryczne, jeżeli jakieś bardzo lubisz. I mówić do swojego ciała komplementy. Powiedzieć coś pięknego do swojego ciała. Możesz mu powiedzieć, że je kochasz. Możesz powiedzieć: Och, jak ja, jaka przepiękna łydka. Och, jaka przepiękna kostka. Jak ja Cię kocham, moja kosteczko. Jak ja Cię kocham, moja stopo. Jeżeli masz jakieś miejsca, które są chore w Twoim ciele albo na Twoim ciele, też mów do nich z miłością. Możesz do nich powiedzieć z miłością, możesz mówić do nich, jakie są zdrowe, jakie są piękne, jakie są szczęśliwe. Możesz to ćwiczenie robić przez codziennie, na przykład przez miesiąc. I zobaczysz, ile zmian zacznie zachodzić w Twoim życiu. Kiedy zaczniesz dotykać swoje ciało i z każdym tym dotknięciem mówić tej części ciała komplement, lub jak bardzo tę część kochasz, lub jaka jest piękna i cudowna, zobaczysz, jak Twoje życie zacznie się zmieniać. I kiedy rob, będziesz robiła to ćwiczenie codziennie, przez na przykład 30 dni, nie mniej, ale codziennie, przez 30 dni, przynajmniej raz dziennie, a może dwa, zaobserwuj, co się zmieni i napisz mi gdzieś komentarz. Albo znajdź mnie w social mediach i mi napisz. Najlepiej napisać na grupie, jak kobieta na Facebooku, jak kobieta, by Karolina Helen. To jest grupa do znalezienia na Facebooku, którą prowadzę i na której mam bardzo dużo kontentu, który jest dla Ciebie przydatny i dużo też zmieni w Twoim życiu. Ty zmienisz w swoim życiu po zapoznaniu się z tym kontentem. Um, dzisiaj dodatkowo jest pełnia, jeżeli odsłuchujesz oczywiście w, w dniu w którym nagrywam ten podcast, ale każda inna też działa tak samo. I pełnia jest, nat natomiast, jest takim czasem, który bardzo lubi rytu rytuały, i jest takim czasem, którego mu możesz nadać wyjątkowe, dodatkowe znaczenie. Um, ponieważ po prostu to jest jakiś czas, w miesiącu, któremu możesz nadać dodatkowe znaczenie, któremu możesz nadać znaczenie, że spędzisz go sama ze sobą. Że weźmiesz kąpiel, w której się zrelaksujesz, że po tej kąpieli właśnie użyjesz jakiegoś wyjątkowego kosmetyku, że zrobisz medytację, że spędzisz ten czas ze sobą w wyjątkowy sposób, w wyciszający sposób. I nadanie temu chociaż takiego znaczenia da Ci bardzo dużo korzyści, chociażby właśnie w tym kontekście budowania ze sobą relacji, budowania relacji ze swoim ciałem. Dlatego mówię o pełni, nie nawet z astrologicznego punktu widzenia, ale z takiego punktu widzenia, kiedy ten czas po prostu możesz wykorzystać jako czas wyjątkowy dla siebie. A też zawsze ten czas wokół pełni, wokół nowiu jest wyjątkowo energetyczny ze względu na różne magnetyzmy. I, i tam też może się dużo dziać, jeżeli na przykład jesteś sensytywna, jak więcej zaczynasz pracować ze swoją kobiecością, zaczynasz bardziej odczuwać pewne zmiany, Pewne zmiany energetyczne, zmiany w, nawet w pogodzie, i wtedy możesz też więcej czuć. I taki czas spędzony ze sobą, taki czas w ciszy, poświęcony sobie, poświęcony swemu ciału, może cię wspaniale zregenerować i naładować do każdego następnego dnia. I zachęcam cię do przyjrzenia się relacji z Twoim ciałem. Ponieważ to jest jedna z relacji, od których warto zacząć. Ponieważ w budowaniu relacji ze sobą, relacja z Twoim ciałem jest bardzo ważna. I ta relacja pokazuje bardzo dużo, ile o sobie wiesz, ile wiesz o swoim ciele, jak bardzo o nie dbasz, jak do niego mówisz, jaki masz do niego stosunek, jak na nie patrzysz, czy podchodzisz do niego w męskiej czy w kobiecej energii. Czy się zmieniasz między nimi, bo wiesz, że wszystko ma swoją męską i żeńską część, męski i żeński pierwiastek. I w każdej relacji może być zarówno w kobiecej, jak i męskiej energii, w zależności od tego, jak ta relacja w danym momencie tego wymaga. Zatem życzę Ci wspaniałych doświadczeń ze swoim ciałem.